Cześć, z tej strony Łukasz. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zmieniam filtry instalacji LPG w moim samochodzie. Instalację w moim aucie mam od 2,5 roku. Przejechałem na niej 40 tysięcy kilometrów i nie miałem do tej pory żadnych problemów z nią związanych. Niedługo nagram film o opłacalności montażu instalacji LPG oraz mojej opinii na ten temat. Wspomnę tylko, że przed jej założeniem nie byłem zwolennikiem zagazowywania samochodu. Jeżeli uważasz, że to co nagrywam jest fajne, to już teraz możesz dać łapkę w górę, udostępnić i zasubskrybować mój kanał. Zapraszam do oglądania. W moim aucie są dwa filtry od gazu. Pierwszy, który widzicie, to filtr fazy ciekłej. Koszt takiego filtra to 3 zł. Drugi filtr fazy lotnej to filtr stożkowy. Jest droższy, kosztuje 22 zł plus przesyłka, ale w zestawie dostajemy 3 uszczelki. Wymianę filtrów zaczynam od opróżnienia bagażnika. Wciągam koło zapasowe, resztę przedmiotów oraz matę z podłogi. Butlę mam umieszczoną w kole zapasowym. Mieści 33 litry gazu, co wystarcza na przejechanie 350 km w cyklu mieszanym. Odkręcam dekielek od butli i zakręcam zawór, żeby po odkręceniu filtrów gaz nie uleciał z butli. Gdy już to zrobiłem, to odpalam silnik. Trzeba wypalić resztę gazu, który został w instalacji. Aby sterownik przełączył zasilanie z benzyny na gaz w mojej instalacji, muszą być spełnione 3 warunki. Pierwsze, temperatura cieczy w silniku musi być powyżej 25 stopni. Druga, obroty w aucie muszą przekroczyć 1600 na minutę. A po trzecie, musi być gaz w butli. Gdy na sterowniku pali się pomarańczowa lampka i miga zielona, to oznacza, że nie zasilamy silnika gazem, tylko nadal benzyną. Gdy zielona przestaje migać, a zaczyna się świecić, to wtedy silnik pracuje na gazie. Podkręcam trochę obroty, żeby szybciej wypalić gaz. Na sterowniku zapala się czerwona lampka i słyszymy dźwięk sygnalizujący brak gazu w instalacji. Przyłączam jeszcze raz ręcznie, żeby się upewnić i to wystarczy. Przy okazji przestawiłem auto i zamontowałem oświetlenie. Filtr fazy lotnej jest na wierzchu, a fazy ciekłej schowany głęboko za akumulatorem. To ten ze srebrnym wieczkiem. Żeby się do niego dostać, muszę wykręcić akumulator. Zaczynam od odkręcenia klem. Najpierw biegun dodatni. Zdejmuję obudowę i ściągam klemę. Odkręcam klemę bieguna ojemnego i ją odłączam od akumulatora. Teraz uchwyt baterii. Demontuję i wkręcam śrubę na swoje miejsce, żeby nie zgubić. Wyciągam akumulator. Po wyjęciu akumulatora widać sterownik od gazu. W moim aucie jest z firmy King. Muszę jeszcze odkręcić te 3 śruby od obudowy akumulatora. Poluzowuję, odkręcam i wyciągam. Obudowę zostawiam na swoim miejscu. Będę ją musiał tylko odchylić. Sprawdzam ręką, jakie śruby trzymają obudowę filtra. Jest tam śruba na imbus, rozmiar 5,5, sztuk 3, a powinno być 4. Widocznie jednej nie dokręciłem, jak sprawdzałem, jaki filtr muszę kupić. Najpierw zabieram się za poluzowanie tych śrub. Do tego będę potrzebował przedłużki. Moja łącznie ma z 50 cm. Wkładam najpierw ręcznie imbus, a później śrubokręt nakładam na trzpień, żeby odkręcić. Używam małej grzechotki, którą nakładam na śrubokręt i wyciągam śrubę. Pod śrubą jest mała podkładka, uważajcie, żeby nie zgubić. Pokażę jeszcze raz tą obudowę filtra. Zostało jeszcze coś do odkręcenia. Śrubę odkładam na bok. No i jeszcze ostatnia i wyciągam ją już razem do słoną obudowy. Wyciągam stary filtr. Przez nieuważność zapomniałem o wymianie tych elementów i przejechałem na nich 40 tysięcy kilometrów, a powinno się to robić co 15-20 tysięcy. Jak widać, stary mocno ubrudzony, a na jego powierzchni były małe metalowe opiłki, co nie cieszy mnie zbytnio. Od teraz będę wymieniał filtry przy okazji wymiany oleju, żeby spać spokojnie. Zmierzyłem śrubę, żeby wiedzieć, jaką muszę poszukać, bo przecież zabrakło jednej, i znajduję podobną. Wkładam nowy filtr, pokrywam od razu nakrętką i pomału wkręcam. Najpierw ręką, a później po kolei następne. Trzeba to robić powoli, bo jak śruba gdzieś spadnie, to możemy jej nie znaleźć. Dokręcam wszystkie i gotowe. Teraz należy wkręcić tę śrubę do budowy akumulatora, nic prostszego. Wkładam akumulator i podpinam pierwszą klemę. Najpierw biegun ujemny. Dokręcam nakrętkę. Teraz plusa. Dokręcam i zakładam plastikową osłonę. I jeszcze dokręcam uchwyt akumulatora. Pora wymienić drugi filtr. Ten jest na wierzchu, więc pójdzie łatwo. Odkręcam dwie śruby, do których jest przymocowany filtr wraz z obudową. I po kolei odkręcam 4 śruby trzymające obudowę w całości. Tym razem używam imbusa numer 5. Teraz pomagam sobie palcami. Rozpoławiam obudowę i lekkim uderzeniem w podłogę wyciągam filtr. Ten również nie był wymieniany.
ale wygląda naprawdę dobrze, nie jest przesadnie ubrudzony. Nakładam uszczelki, które były w zestawie, najmniejsza bezpośrednio na filtr, druga duża do obudowy. Pomagam sobie śrubokrętem i wylazła. Nowa pasuje idealnie. Ostatnia uszczelka jest w górnej pokrywie obudowy. Obracam pokrywę, ale najpierw wyciągam śruby, żeby nie pogubić. Wydobuję starą uszczelkę śrubokrętem i zakładam nową. Składam pokrywę w całość. Wkładam nowy filtr w obudowę i skręcam. Całość pracy zajęła mi 1,5 godziny. Nagrywanie materiału wydłuża trochę ten proces, dlatego załóżmy, że normalnie zajęłoby to godzinę. Zadanie nie jest trudne, najważniejsze to pamiętać o zakręceniu zaworu u bukli. Jak już wszystko poskręcane, to możemy odkręcić zawór i odpalić silnik dla sprawdzenia. Silnik bez problemu przełączył się na gaz, było odczuwalne jedynie małe szarpnięcie silnikiem, bo w przewodach i filtrach nie było gazu. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału po więcej materiałów. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!